Hej, cześć, witajcie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku z Workers and Resources of the Republic. Tak jak ostatnio zapowiadałem, odczekałem do wiosny, aż cały śnieg stopnieje i będziemy dzisiaj planować tutaj trzy kołchozy. Tu mam jeszcze pola do dołożenia w sumie w jednym, więc może od tego zacznijmy, żeby temat pól mieć przynajmniej jak na razie z głowy. Tak, o jeden w lewo. W tym przypadku, czyli będzie tutaj. No tak na oko to zrobiłem, ale chyba tak. Więc dobra, ostatnich 8 pól, które tak jak mówiłem, muszę postawić. I mam nadzieję, że na razie przynajmniej temat pól zostanie zamknięty. Ja na to liczę, ponieważ no, sam jestem zmęczony po prostu stawianiem tych pól wiecznie i wiecznie i wiecznie i wiecznie i wiecznie. Wolę naprawdę robić zupełnie inne rzeczy. Ale z racji na to, że to też jest do wykonania potrzebne, no to czasami tak po prostu trzeba zrobić. Tutaj w ogóle milion małych miejscowości się potworzyło. Później będziemy nazywać te PGR-y jakoś. Podejrzewam, że tutaj w ogóle jakąś miejscowość bym wkleił, bo tak mi to strasznie tutaj pasuje. No, tutaj jakąś miejscowość, tutaj może zakłady włókiennicze bym widział. O, a ja w sumie? W sumie jakbym tutaj postawił zakłady włókiennicze. Ej, tu by to spokojnie weszło, myślę. Nawet tory można było podciągnąć. Ej, no. Ja to widzę tutaj, w tym miejscu, proszę Państwa. Chemikalia się dowiezie. Tkanin. Łe, na spokojnie. Bardzo na spokojnie. Tylko trzeba będzie oczywiście zwiększyć jeszcze produkcję chemikaliów, podejrzewam. Dość znacząco. Wow. Mimo tego, że wywozimy, to i tak mamy ich bardzo sporo. No dobra. O. Mętlę to autobusów 12. A tutaj 6. Tu jest więcej ludzi niż tam. Czy podejrzewam, że też osobówki mają wpływ, aczkolwiek podejrzewam, że nie aż taki. No dobra, mniejsza w to. W ogóle to by się przydało w końcu uruchomić, bo to tak jest, bo jest, ale w sumie to nie działa za bardzo, więc no przydałoby się po prostu to uruchomić, żeby zaczęło działać. Więc może źle to postawiłem w sumie, jakby nie patrzeć, bo tam jest rzeka. No dobra, trudno. To będzie bez odpływu do rzeki, będzie tak opostawiony odpływ. Tak jak jest tutaj obecnie chyba. Jeszcze postawiony. Wow! Ty się bardzo zapychasz, kolego. Wypełnienie na 100% masz praktycznie cały czas. To niedobre. Bardzo niedobre. Ja wam powiem szczerze. Ktoś na jednej rurce. To wiecie co? Może ja tak bym zaczął od tego tematu nawet tutaj. Czyli w sumie to tak, muszę ci dostawić jeszcze dwie duże wiaty na śmieci tylko. Jedną i drugą. Dałbym to do wybudowania w wyższym priorytecie. I pójdziemy projektować kołchozy, a może w tym czasie się to akurat zbuduje. Na to liczę. Więc dobra, teraz tak. Jak to było budowane? Bo to oczywiście będzie odwzorowane wszystko z tego. Czyli tak. W tym rogu było to, tutaj było to. Ok. Duży kołchoz. Silos ten. Teraz tak. Zacznijmy od silosa. Ciach. Tutaj będzie tak. Tutaj będzie tak. Ok. Super. Czy gdzieś jeszcze sobie życzycie silos? Chyba już nie, bo tutaj już jest postawiony w całe wszystko, cała aparatura. Dobra, kołchozy. Aha.
Mam wrażenie, że takie delikatne przycinki się już zaczynają. Że te FPS już tak powoli, bo powoli, ale przestają grać tak jak się należy. A w szczególności przy stawianiu takich precyzyjnych rzeczy. Chyba, że to po prostu jest za dużo obiektów na jedno miejsce, na naciskanych. Tym bardziej, że te wszystkie drogi są jako obiekty w tym momencie liczone. Jak one się wybudują, to już nie będą jako obiekty. Podejrzewam, że te lagi mogą być troszeczkę mniejsze. No dobra. Teraz tak, jak daleko tu jest droga od tego, żeby to tak złapać? Aha, bo tu jest w ogóle przesunięte, więc trzeba na to patrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na ósmej kratce od Slosa, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i na ósmej kratce. Dobra, jedziemy liczyć. Bo to naprawdę szkoda czasu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na ósmej kratce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na ósmej kratce. W ogóle chyba, jak będę paliwo wrzucał im na CPN-y, to nie wiem, czy jednego nie wykorzystam po prostu jakiegoś biura, żeby tutaj woziło te paliwo, bo to jednak, kurczę, spory kawałek będzie, nie? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, trzy kołchozy. Później, jak może już to poza filmem zrobię, że tutaj jeszcze jeden wrzucę, żeby, wiecie, tak było już ładnie, elegancko, że, wiecie, cztery kołchozy są na jeden silos do wrzucania i byłoby spoko. Chociaż powiem wam szczerze, że obecnie aktualnie mam silosy pozapychane i tu mam nadmiary wręcz w tych silosach, także no, chwilowo jest nadmiar, aczkolwiek jak długo on potrwa, nikt tego nie wie i raczej się nie dowie. Dobra, w każdym razie teraz, dobra, autosave, dziękuję. Stawiamy sobie terminale drogowe. Oczywiście, podkreślę to, z racji na to, że to już jest po update'cie, stawiamy terminale na 6. Tutaj. I jedziemy tutaj i będzie tak. Tu. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. I tutaj. Dlaczego pilnuję tego na 5? Ano dlatego, że teraz jak prąd będę wstawiał. O właśnie. To akurat idealnie po środku wychodzi wtedy ten prąd. Ale niestety, a on musi też być tutaj przypięty. Żeby to wszystko działało. Przede wszystkim, żeby stacja benzynowa działała. I tak się właśnie zastanawiam nad tymi moimi farmami. I naprawdę... Ile ja ich będę miał tutaj? Tam są 3... 4, 5... 6, 7, 8, 9. Obecnie 9. Czyli 18 miejsc. A dlaczego mówię 18? Ano dlatego mówię 18, że jedno to jest generator, drugie to jest stacja benzynowa. No i właśnie, teraz trzeba to jakoś sensownie rozplanować i przemyśleć i na przykład przywozić paliwo w to miejsce tutaj. Tutaj byśmy zrobili mały punkt przeładunkowy dla paliwa dla PGR-ów, przynajmniej dla PGR-ów z tej części mapy, bo podejrzewam, że tych PGR-ów jeszcze trochę może się pobudować tutaj później. Tutaj może się jeszcze dobudować jakiś PGR z tyłu. Niekoniecznie, że on będzie miał swoje tory, chociaż, powiem szczerze, chociaż.
Bo to takie głupie. W sumie jakbym tutaj tory jeszcze tak na wprost strzelił. No. Na razie oczywiście nie, ale... Dobra, już działa. Super. W każdym razie, no, trzeba jakoś załatwić tutaj prąd w te miejsca wszystkie. Znaczy prąd, paliwo. Dobra, na razie tak. Stacja benzynowa. Dwie oddalone kratki mniej więcej. Tu na 84 się kończy. No, tu na 86 to może być takie niewielkie różnice. Tu 88, w zależności jak tutaj się to ubiera, czy to jest bardziej w prawo, bardziej w lewo. No to tutaj na drugą sprawę, no, pół metra w prawo, w lewo robi już różnicę w kwestii tutaj tego łuku. Prawda? Więc to jest akurat coś normalnego, według mnie przynajmniej. Teraz tak, śmieci, znaczy śmieci, no, miejsce na nawóz, może tego nawozu niekoniecznie tutaj musi wystarczyć dla wszystkich, tak totalnie. Ale z racji tego, że wszyscy mają takie miejsce, to wszyscy muszą mieć. Jedynie tutaj... Nie, tutaj też zbudowałem takie miejsce, ok, ale tu gdzieś wiem, że zapomniałem i to jest chyba to. Bo tutaj jest, tak? Tak. Super. Teraz tak, oczywiście ostatni gwóźdź programu, tak, ostatni. To mam. Nie ostatni, jeszcze śmietniki. Wiaty śmietnikowe. Tutaj. Aha, tu jest mała wstawiona. Dobra, niech sobie będzie mała. Ja tutaj, wiecie, zacznę chyba duże stawiać te wiaty, ponieważ uznaję, że one i tak są mi potrzebne tutaj, a jak dam dużą wiatę, to prawdopodobnie, że nigdy nie trzeba będzie je opróżniać. Prawdopodobnie, a przywożenie tutaj śmieciarek jeszcze i takich rzeczy, powiedzmy, że nie jest najciekawszą sprawą, którą chciałbym się zająć. Powiedzmy. Wystarczy, że mi tutaj chyba nie wejdzie raczej biuro budowy. A bym sprawdził to chętnie. Biuro budowy na 32. Ej, no wejdzie. Kurde, spoko, będzie można jeszcze remontowe wstawić tutaj, bez problemu większego. Gorzej będzie oczywiście z pracownikami, żeby ich przewozić, aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli tutaj zrobię miasto, to ten problem się rozwiązuje sam z siebie jakby. No, tak trochę tak może być. Spoko. Dobra, teraz tak, tutaj jeszcze ostatnia rzecz, gwóźdź programu, że tak powiem, centra dystrybucyjne. Razy 32. Po pierwsze na wywóz tych rzeczy stąd. Jeden. Niech będzie drugi. No może być i trzeci. I teraz te, które będą ściągać z pól towar.
To już jest większa zabawa. Aczkolwiek ja bym zrobił tak. Nowy patent wymyśliłem. Robię tak. Teraz robię tak. I tak. Super. Elegancko. To samo będę robił tutaj. Czyli jak ja to rzuciłem? O jeden dalej niż to jest. Dobra, czyli tak. Ciach. Teraz biuro dystrybucyjne. Jedno, drugie. I tutaj tak samo. Jedno. Oj. I drugie. Tak, tak jest, jak się nie zerka na klawiaturę, tylko się dosłownie z pamięci klika przyciski. No i dobra. No i spoko. Budować. Poprosimy. Na dobrą sprawę ten temat mamy przynajmniej na razie zamknięty. Totalnie ever. No przynajmniej dopóki się to nie wybuduje wszystko. Jak to się wybuduje, to podejrzewam, że wrócimy do tego. No i teraz tak, dlaczego wam zająłem praktycznie 3 odcinki na budowę tego? Dlatego, że to będzie się kolejnych 20 odcinków budować. Dosłownie mówiąc. Dlatego to trzeba było jak najszybciej, że tak powiem, rozpocząć. Ja podejrzewam, że teraz troszeczkę poza nagraniami, troszeczkę na nagraniach będę tego pilnował, żeby to się budowało. Jeszcze może poza nagraniami, jak będę tam, nie wiem, miał chwilę, że nie wiem, a to na zimę będę czekał, żeby się skończyła, a to będę coś tam, będę dodawał pewnie jeszcze drogi, na przykład tu już mamy pododawane jeszcze na odcinku, ale na przykład, no tutaj nie mam dróg jeszcze poprowadzonych, więc podejrzewam, że te drogi będę prowadził po prostu w wolnych chwilach tak zwanych. No i powiem szczerze, że zacząłbym tak naprawdę powoli projektować kolejną rzecz. Tak, tutaj się nie buduje jeszcze. Tutaj, w ogóle tutaj, nie wiem, czy to na odcinku zrobiłem, czy nie. Przyblokowały mi się ścieki, bo oczywiście wyrzucanie odpadów niebezpiecznych było przyblokowane, dlatego że no nie ustawiłem nowego miejsca tutaj dla nich, tamtych kolegów. Już jest to ustawione spokojnie, już się, że tak powiem, niebezpieczne odpady przerzucają w odpowiednie miejsca, także nie ma problemu. Dlaczego on tutaj przywozi złom, plastik i tak dalej? Skąd ty żeś to przywiózł, ten plastik? Stąd żeś to przywiózł, kurde, gamoniu jeden. No właśnie, tutaj jest nieprzestawiony. I przywożą mi takie gówniane rzeczy tam, które się nie powinny były pojawić w ogóle. Ja sobie jeszcze ich będę tak weryfikował pomiędzy odcinkami, jak będę miał tylko chwilę. Bo wiecie, ja nie wszystkie śmietniki mogłem złapać, dlatego że... no weźcie i złapcie teraz wszystkie śmietniki absolutnie. No to jest tak, kurde, powiem wam, do wykonania naprawdę ciężkie, żeby absolutnie wszystkie śmietniki wyczaić, gdzie były postawione i je pozamieniać, nie? O, tu widzę, że jeszcze chwilę i plastyki zabiorą. Fajnie, też się cieszę. Bardzo sympatycznie. Jak tutaj? No, nawet sporo ludzi. W ogóle mamy problem z policją w tym mieście. Fajnie, że tutaj więzienie nie jest przepełnione, ale tu mają problemy. Sąd nie ma problemów, a jak właśnie w Ekowybyce, policja tutaj nie ma problemów. Ale tutaj problemy podejrzewam, że były. Ja sobie zdawałem sprawę o tych problemach już jakiś czas, ale dlatego, że ja tutaj, nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas miałem ustawioną mniejszą ilość policjantów, bo nie było spraw. I podejrzewam, że dlatego nie było spraw, bo oni te sprawy w ciągu chwili rozwiązywali. Jak ja im zmniejszyłem ilość policjantów,
to założę się, że w tym momencie oni się popsuli. W ogóle wszystkie te niebieskie tam wykroczenia weźmiemy, usuniemy. Niech siedzą za coś poważnego, chociaż jak już mają, kurde, siedzieć. No i dobra, może się ogarną tutaj w końcu, na to liczę. Jak nie, to im jeszcze coś tam pousuwam później. Zresztą najlepiej to byłoby, trzeba przypilnować tego, kurde, kilka dni roboczych. I popatrzeć, na przykład, nie wiem, teraz tutaj te wszystkie żółte od góry do dołu tutaj usunę. Tutaj, tu jakieś pojedyncze było, dobra, ciach, ciach, ciach. Tutaj takie, tutaj mamy kilka spraw, dobra, resztę zostawimy, mam nadzieję, że to się w miarę szybko rozwiąże i trzeba będzie chyba więzienie wybudować kolejne, może w drugim mieście nawet już. No pomyślimy o tym, muszę to dobrze przemyśleć, gdzie to ewentualnie postawić i jakoś tak by to było. No dobra, teraz tak, w tym miejscu. Przydałoby się też odpady, tudzież no ścieki, tak, wyrzucać. My sobie teraz weźmiemy tego kolegę, który tutaj wyrzuca te ścieki. Odprowadzenie ścieków. To jest bodajże to. Nie. Nie. To jest to, które tak w dół szło. To było chyba to. Dobra, jakbym to zrobił tak, raz, dwa, trzy w tą stronę, raz, dwa, trzy w tą stronę. No i teraz tak, oczywiście bez przyciągania, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak, moje gardło po prostu błaga o pomstę do nieba po tych ostatnich kilku odcinkach. Ale dziwne było, jakby nie błagało o pomstę do nieba, jak... skoro ja nagrywam po raz kolejny, to powiem, kilka odcinków pod rząd. Tak, żeby wszystko się zgadzało. Dobra, ciach, ciach. Niech to pobudują. Tutaj to też odprowadzenie. Prąd to jest najmniejszy problem, to tam ogarniemy. W międzyczasie tak zwanym się przyciągnie kabelek jakiś. Stacja się tu pali, a niech się pali, zaraz przyjadą, zgaszą. Aha, tylko budynek jest tu bez zasilania. A dobra, bo ja się tak zdziwiłem, że tak mało mogą. Brak niektórych towarów. Mięso, brakuje mięsa. Tu macie, tu wam brakuje, rozumiem, chłodni, tak? No tak, tu jedziesz się ładować, ty się właśnie wyładowujesz na sklepie, ty jedziesz się ładować i ty jedziesz na więzienie. A jakbym wam jeszcze ze 4 chłodnie dokupił? No, zobaczymy. Może akurat Anusz Widelec te 4 chłodnie dodatkowe dadzą radę. Tutaj tak chyba było w planach, tak żeby tu było 8 chłodni i bodajże 24? Czy 20? Nie, dobrze, 24. Zamknięte skrzynie do dowożenia całej reszty. Żywność 320 ton tylko? Aha, bo tutaj były problemy ze ściekami. Okej, oni nie mieli gdzie ścieków odprowadzić, przez co też nie mieli za bardzo jak produkować.
Dobra, to ma sens, jak najbardziej. Teraz już powinno trochę iść w górę. No, tu się zdziwiłem, bo byśmy jeszcze chwilę i padli. Dobra, tutaj jest akurat większy zapas żywności, dobra, ale tu jest więcej ludzi chyba. Jak mnie pamięć nie myli. Więc teraz tutaj teoretycznie powinien być fokus na to, żeby przywozić żywność w to miejsce. No dobra, to mamy ogarnięte. I teraz tak, jakbym tutaj ewentualnie chciał zrobić jakieś miasteczko, to bym musiał na pewno zrobić zjazd z autostrady gdzieś tutaj. Ej, no i właśnie, ja teraz w sumie trochę te tory źle postawiłem. Jak ja bym chciał na przykład właśnie tutaj w tej luce pomiędzy torami a polami postawić właśnie zakłady włókiennicze. No to właśnie. Jakby to rozwiązać teraz? O. No to jest dobre pytanie. No bo zjazd autostrady łączony razem z przejazdem kolejowym to nie będzie nic dobrego. A tutaj no na pewno częściowo bym musiał iść po takim czymś właśnie. I teraz to weź bądź mądry i pisz wiersze, nie? Musiał być zjazd tutaj. Na przykład w tej okolicy. Dopiero zrobić zakręt. Bym musiał... W sumie wyeliminowanie naprawdę mojego fragmentu nie jest problemem. Jak tak patrzę na to z tej strony. No bo co za problem to jest? W sumie żaden. Ha. To nie było takie głupie. Tutaj dojazd do tego miejsca byłby przy okazji. No. Coś tak. Kombinuję. Poczekajcie, bo kombinuję. Myślę. Włączam myślenie. Moje myślenie mówi, żebym zadał spokój, aczkolwiek ja i tak to muszę zrobić, przepomyśleć. O, widzicie? I tak przychodzą powiadomienia, że czekają na zielone światło zbyt długo i tak czekają, przychodzą powiadomienia. No fakt, że korzystają z drugiego toru również obecnie już, ale nie zmienia to faktu, że przychodzą dalej powiadomienia. No tak chciałem tylko podkreślić, nakreślić, żeby wszyscy byli tego świadomi. Tak swoją drogą, że to tak daleko stoi, to ja bym mógł jeszcze tutaj w sumie przeciągnąć dalej kawałek te tory. Jak sobie tak o tym myślę. I zrobić tutaj krzyżowy rozjazd. Coś takiego bym tutaj mógł zrobić, na przykład. Tak i tak. I stąd na przykład jeszcze tak. Wtedy stąd za bardzo jakby nie mają możliwości większej. To musiało być jeszcze tak. Coś takiego. I wtedy jeszcze tutaj tak. W tym miejscu na przykład. Na przykład stąd nie mogę już, no nie. Taka chora rozjazdówka trochę, ale jakby no dość ciekawa. A nawet jeszcze bym tak zmienił tutaj jedną rzecz. Skoro tego toru nie mogę tak daleko, to bym go skrócił jeszcze o tyle.
teraz tak, z tego toru mogliby przejechać tu i nawet tutaj, ok. Z tego toru teraz wjeżdżając mogą jechać na prawy, mogą jechać na lewy. Dobra, teraz z tego toru wjeżdżając mogą jechać tu, mogą jechać tu i mogą jeszcze na prawy. I tylko trzeba by zmienić jedną rzecz, że tutaj musiały być semafory, a nie tam wcześniej. Chociaż moment, bo to są 400 wagony. Ale to można w sumie jeszcze wcześniej zrobić rozjazdy. Kurde, ludzie. Bo te semafory to musiały być gdzieś tak tutaj mniej więcej, nie? Biorąc pod uwagę to wszystko. I teraz, stąd bardziej patrząc, to musiałoby to być właśnie tutaj gdzieś rozjechane, raz. Rozjechane raz, rozjechane drugi raz. I zjazd zrobiony trzeci raz. O właśnie. I wtedy semafory tutaj, tutaj i tutaj. Tu byłyby kasowane. O właśnie. I teraz rzeczywiście, z którego byście nie wjechali, to możecie korzystać ze wszystkich trzech torów i teoretycznie rzecz biorąc kasujemy wywalanie powiadomienia o tym, co tam się ich boli. Wow, nawet na pomarańczowo wszystko się zaświeciło. Mi ktoś na to uwagę zwrócił, że to nie powinno być takich fioletowych. No ale teraz tak, ja wiem, o co wam chodzi. Ja wszystko rozumiem, tylko teraz tak, muszę chyba dać tutaj wszystkie takie i tutaj zwykła? Nie. No w każdym razie tutaj musi być czajnówka, tutaj też muszą być czajnówki. Podejrzewam, że o fioletowe chodzi o to, że oni tutaj przejeżdżają przez te tory, się tak krzyżują dziwnie, ale wtedy muszą dać semafor tutaj, 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 milion semaforów w milionie miejsc. Na przykład w tym miejscu tutaj on się pruje, wiecie o co? Ja wam powiem, o co on się pruje. Otóż na przykład nie ma semaforów jeszcze tutaj. Ale powiedzcie mi, czy to nie jest głupota, że ja dam semafor przy semaforze zaraz? No to jest zarąbista głupota, dlatego ja tego jeszcze nie zrobiłem. No, 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 powiedzcie sami, jak to wygląda? No to już lepiej, żeby tu się na fioletowo świeciło. Zresztą ja to mam wywalone w te kolory. Ważne, że jest jakby... No, oddzielony jakby jedna część toru od drugiego i w sumie tyle. Że te pociągi się w miarę nie klinują. Tu mam taki punkt zapalny w tym miejscu. Aczkolwiek ten punkt zapalny jest spowodowany tym, że tak, tu jest skrzyżowanie i jest wyjazd. Tu jest skrzyżowanie i jest tak, jeden wyjazd, drugi wyjazd. No, tych wyjazdów jest tyle naciskane, że to jest aż głupio, żeby nie było problemów. Samo tutaj, jakie mam dziwne skrzyżowanie zrobione. Tu mam jakieś takie dziwne skrzyżowanie zrobione, żeby potem można było złomować tramwaje. Także uwierzcie mi, że tutaj jest naprawdę wiele rzeczy tak dziwnie zrobionych. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jak coś jest dziwne, ale działa, to znaczy, że nie jest dziwne. I będę się tego trzymał bardzo mocno. Można wodę pitną jeszcze im w sumie tylko dostarczyć i tutaj to spalanie byłoby jeszcze bardziej wydajne. Ale szczegół totalny. Oblane złom bio. W sumie tutaj to jeszcze więcej niż 50%, tutaj nawet 80% ustawmy, a tutaj niech będzie 60%.
Wtedy na pewno odpowiednią ilość będzie ściągał, odpowiednie rzeczy. Jak tutaj w ogóle? Tu mamy w ogóle, nie wiem czemu zapchane to wszystko, znaczy wiem czemu. Bo tutaj kopalnia mi wszystko zapchała. Tu by się przydało jeszcze jeden pociąg taki do zmieszanych odpadów wrzucić. Jeden się ewidentnie nie wyrabia. No dobra, to może w kolejnym odcinku, także na razie dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim, cześć.